Ostatniego vloga nagrywałem jakieś 2-3 lata temu, więc chyba najwyższa pora wrócić z takim formatem. No i tak, przeprowadziłem się do Włoch, do Genui, co prawda tylko na jakiś czas. Pomyślałem, że w tym pierwszym vlogu, a będzie ich na pewno bardzo dużo, mam dużo pomysłów, ale też możecie napisać w komentarzu wasze propozycje na jakiegoś vloga, co byście chcieli zobaczyć z Włoch. Także piszcie na dole. Teraz znajduję się przed blokiem, w którym mieszkam, który znajduje się na takim oto wzgórzu, z którego jest bardzo ładny widok. Czyli to mniej więcej widzę, kiedy wychodzę z klatki tutaj w budynku. Tam widzicie stadion Luigi Ferraris, tam gra na nim Sampdoria, która gra w Serie A, gra Genua. Może tam nawet zaraz bliżej podejdziemy. I tak się składa, że jutro idę tutaj na pierwszy mecz. Jutro gra Genua, tylko nie pamiętam z kim, ale zaraz sprawdzę na telefonie. O, i słychać karetkę, która gdzieś tam na dole jedzie, która ma taką specyficzną syrenę. O, tam jedzie na dole. No ale pewnie niektórzy się zastanawiają, co ja tutaj robię, jak się tutaj znalazłem, dlaczego tu jestem. Ogólnie to miasto, które za mną widzicie, to jest Genua. Jest to północ Włoch, miasto portowe położone nad morzem, bardzo blisko Mediolanu, Torynu i właśnie jakiś czas temu byłem w Mediolanie razem ze swoją dziewczyną i nam się bardzo podobało to miasto. No i moja dziewczyna musiała wybrać kierunek studiów na jeden semestr, a że nam się właśnie te Włochy podobały, no to padło na Genuę, bo ona była z tych wyborów, co były, tak najbliżej położona Mediolanu. A ja, że pracuję tam, gdzie mam swoje komputery, to pojawiła się po prostu okazja, żeby gdzieś pomieszkać w jakimś innym miejscu niż Polska, zabrać komputery ze sobą i po prostu gdzieś razem z moją dziewczyną pomieszkać, więc tak się tutaj znalazłem. Więc nie co dzień pojawia się okazja, żeby gdzieś pomieszkać poza Polską. I warto taką okazję wykorzystać. Ogólnie przeprowadzka nie była jakaś bardzo łatwa. Zresztą mam coś pokazać, o czym wam często mówiłem na live'ach. Tutaj w budynku jest normalnie winda do poszczególnych pięter, ale jest taka oto winda na wzgórze. I pokażę wam, jak ona wygląda. O, właśnie przyjechała. No, i tak to się otwiera przez podwójne drzwi. No, i ona jedzie tylko albo na górę, albo na dół. Jedziemy na dół. I śmieszne jest to, że tu się wchodzi, tu się wychodzi, albo odwrotnie, i ona kawałek jedzie. No, i teraz sobie wyobraźcie, że ja tutaj zwiozłem dwa komputery, konsolę, biurko takie dosyć spore, bo w szerokości ma coś chyba 1,70 m, i to wszystko trzeba było wnosić z dołu, gdzie jedziemy, gdzie zaraz wam pokażę okolice. Trzeba było to wnosić do tej windy, później do bloku, później na górę i tak się powoli to wszystko wnosiło. Trochę z tym roboty było. No a jak się wyjdzie z windy, to idzie się właśnie takim oto tunelem, którym zaraz wyjdziemy na ulicę. No, ale ogólnie pakowanie wszystkiego, teraz będziecie widzieć wstawki, które nagrałem gdzieś tam na telefonie. Pakowanie tego wszystkiego było w sumie proste, jakoś szybko się to popakowało do kartonów. O, tak to wygląda. No, a tutaj właśnie na dole był samochód z naszymi rzeczami i stąd to wszystko wnosiliśmy. Także roboty było naprawdę bardzo dużo. A to, co widzicie przede mną, to jest rzeka, która nazywa się chyba Biniami, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Wiem, że to nie wygląda kurwa jak rzeka. A raczej jest to jakieś bajoro. Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno! Ale nie wiem, no tutaj akurat jakieś kaczki są zadowolone. Im do szczęścia dużo nie potrzeba. Ja ogólnie na początku zastanawiałem się, o chuj chodzi z tą rzeką, a właściwie z jej brakiem. I dowiedziałem się, że to miasto kiedyś naprawdę potężnie zalewało. Tutaj były takie powodzie, że ja pierdolę. Zresztą teraz widzicie obrazki z tych powodzi. Zalewało tutaj wszystkie budynki, auta pływały po drogach. No generalnie jeden wielki syf. Teraz akurat mamy taką porę roku, że tych opadów tutaj w Genui jest bardzo mało. Ale w sumie jestem ciekaw, jak przyjdzie lato, jakieś takie bardziej ulewne deszcze, jakieś burze, to co się tutaj stanie, czy rzeczywiście tą rzekę zaleje, czy nie. No ale ogólnie jest to po to, żeby już nie było takich powodzi w Genui. Jedna z nich była jakieś kilkanaście lat temu, taka poważniejsza, a jedna chyba gdzieś tam w 1970, gdzie też tutaj, no, ziomki sobie zrobiły drugą Wenecję. Gdzieś też znalazłem w internecie obrazek właśnie tego miejsca, bo tutaj praktycznie taka łuża. To, kurwa, to nie jest rzeka, to jest kałuża. Ale raz tutaj to coś było takie zupełnie zielone. Taki jaskrawy, zielony kolor.
i gdzieś tam w internecie wyczytałem. O, patrzcie, kurwy. Są. Widzicie, macie to w Polsce. Co masz to w Polsce, masz to w Polsce. Ale powracając do tego wątku zielonej wody, raz tutaj zabarwiło to wszystko na zielono, teraz widzicie zdjęcia na ekranie i gdzieś tam wyczytałem, że się ekolodzy do tego mocno dostrali, bo nie wiadomo skąd to się wzięło. I teoria była taka, że po prostu wypełniono tutaj jakąś kanalizację jakimś barwnikiem, żeby po prostu sprawdzić, gdzie trzeba coś uszczelnić, coś takiego. I dlatego tu było tak zielono. Gdzieś tam też wyczytałem, że mewy były wkurwione z tego faktu, że ta woda jest zielona, nie były do końca zadowolone, ale w sumie to się nie dziwię. No, także bardzo dziwne miejsce. Z tego co też wyczytałem, Genua sama ma bekę z tego miejsca, bo nie, tego rzeką nazwać nie można, ale zobaczymy co się stanie za kilka miesięcy. Może będzie inny obrót spraw, ale kurwa co z tymi dzikami wtedy? O, patrz jak się biją. Biją się jakąś puszkę piwa. No w sumie podobne obrazki jak pod Żabką w Polsce. Ja raz się tak zastanawiałem, co by się stało na przykład jakbym tutaj szedł i by mi klucze spadły na dół i bym musiał się z tymi dzikami o te klucze napierdalać do mieszkania. Ale jeszcze nie miałem okazji, ale widzę, że są waleczne. A to co widzicie przede mną to jest stadion Luigi Ferraris, czyli stadion Sampdori, która gra w Serie A i Genui, która aktualnie gra w Serie B, ale tutaj akurat w Genui jest o tyle śmieszna sytuacja, że Sampdoria praktycznie przegrywa ze wszystkimi w Serie A i prawdopodobnie spadną, a Genua ładnie ciśnie w Serie B i prawdopodobnie wróci do Serie A w tym sezonie, więc bardzo możliwe, że będę tutaj świadkiem świętowania na mieście z powodu awansu Genui do Serie A. Tu jest za mną ten stadion. Swoją drogą to jest chyba jeden z brzydszych stadionów, jakie widziałem, przynajmniej tak z zewnątrz. Na meczu jeszcze nie byłem, bo jutro się tutaj wybieram pierwszy raz i zobaczymy jak to w środku będzie wyglądało. Teraz tutaj sprawdzam, widzę, że jutro Genoa gra z Ternaną. Więc chyba easy win, ale zobaczymy. Jeśli chodzi o piłkę, to mam trochę pecha, bo nie tak dawno grało tutaj naprawdę bardzo dużo Polaków. W Sampdori choćby grał Karolinetti, a w Genui i to naprawdę za czasu takiej dobrej Genui grał Krzysiu Piątek, który tutaj napierdalał bramkę za bramką. Piątek! Non si ferma più! Sono quattro i gol in campionato! I chyba też przez jakiś długi czas miał Króla Strzelców w Serie A, a później poszedł do Milanu i już tak jakoś przygasł, ale czasy Piątkomani to były właśnie czasy jak grał tutaj na tym stadionie w Genui. Ogólnie to mi się podoba takie dosyć luźne podejście Włochów do piłki, jeśli chodzi o kibicowanie, bo na przykład przed chwilą tutaj minąłem ziomka, który szedł w dresie Napoli, na polu. No ale w sumie to jest normalne. Dzisiaj też widziałem kolesia w koszulce Southampton, angielskiego zespołu, więc wydaje mi się, i to już widzę któryś raz we Włoszech, że Włosi tutaj, to nie ma tak jak w Polsce, że na przykład macie barwy innej drużyny i ktoś wam za to wpierdoli. Znaczy pewnie zdarzą się tacy agenci, tacy fanatycy, ale ogólnie widzę, że ludzie tutaj mają takie bardzo luźne do tego podejście, jakoś się nie boją wyjść w koszulce innego klubu. Między innymi to widziałem też w Mediolanie, tam macie takie dwa duże kluby, jakim są Inter i AC Milan. I tam to bardziej przypomina rywalizację dwóch takich skłóconych braci. Tam nie ma jakichś bojówek, nie ma jakichś nawalanek między sobą. Tam to się raczej ogranicza do takiego po prostu, do takich słownych przepychanek. Ale do jakichś bujek czy coś takiego nie dochodzi. I to jest mega dobre i mega to propsuje. Tutaj w Genui jeszcze tak piłkarsko się nie rozejrzałem. No bo tak jak mówię, jutro jest pierwszy mecz, ale myślę, że tutaj też się rozpoznam w temacie. Jak to wszystko wygląda, bo szczerze jakoś historii tych dwóch klubów niezbyt kojarzę. To, że Sampdoria jest Genui, to się stosunkowo niedawno dowiedziałem. To, że tutaj Genua grała, że jest taki klub, to akurat wiedziałem. No bo jednak Krzysiu Piątek tutaj te bramki napierdalał. Pio, 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 pio! Gol Diego Nale Vincente i Piątek! Jeszcze co do samej przeprowadzki, to musiała ona przebiegać bardzo sprawnie, no bo rozgrywała się w trakcie mojego live'a przedłużonego, który trwał naprawdę bardzo długo, bo coś 47 dni. I muszę wam powiedzieć, że chyba tak jeszcze przykrego końca przedłużonego nie miałem. Jakoś tak było smutne, jak się go skończyło, że tak się nagle cicho zrobiło, tak nagle wszystko umilkło. Także masakra. Jeszcze tak chyba na żadnej edycji nie miałem. No ale z drugiej strony, jakby on trwał, to bym nie mógł nagrać tego vloga.
Tutaj też macie taki jakiś rozwalony most. Nie wiem co to było, ale już tego nie ma. A tam jakiś kolejny dzik chodzi. No ale wracając do przeprowadzki, to nie była się ona bez problemów. My mieliśmy ogólnie taki plan, że mieliśmy wylecieć z Krakowa. W sumie wylecieliśmy z Krakowa do samego Mediolanu. W sumie dokładnie rzecz ujmując to do Bergamo. Jakbyście kiedyś lecieli do Mediolanu, to bardzo prawdopodobne będziecie mieć lot do Bergamo, bo to jest okoliczne lotnisko. I tam się wsiada w Bergamo, w tym mieście, do takiego autokaru, który już was do Mediolanu zawozi. To jest jakieś, nie wiem, 20-30 minut drogi takim autokarem. No i byliśmy w tym samolocie. To była jakaś taka już dosyć późna godzina, bo samolot wyleciał coś koło godziny 19 z Krakowa. I na miejscu już w Mediolanie mieliśmy być jakoś tak koło godziny 21. No i w samolocie miałem włączony tryb samolotowy, więc nie przychodziły mi żadne powiadomienia, żadne SMS-y, nic z tych rzeczy. I co się okazało? Jak wylądowaliśmy, wsiedliśmy do tego autobusu, który miał nas zawieźć do samego Mediolanu. Czekajcie, ja sobie tu przejdę. To w tym autobusie, jak już byliśmy i wyłączyłem tryb samolotowy, to dostałem powiadomienie od hotelu, gdzie mieliśmy zarezerwowane spanie. Z treścią, żebyśmy się troszeczkę tak pośpieszyli, bo zaraz nam recepcję zamykają. Nie będziemy mogli się zameldować. No my wiedzieliśmy, że nie zdążymy do ustalonej godziny. Zresztą, nie wiem, ja się słuchajcie pierwszy raz spotkałem z czymś takim. Tak patrzę gdzie iść. Nie wiem, pójdźmy tędy. Ja się spotkałem pierwszy raz z czymś takim, żeby recepcję hotelową zamykali tak wcześnie. Nie wiem, czy ktoś z was tak miał, możecie napisać w komentarzu. I no mieliśmy trochę stres z tym związany, no bo się okazało, że nie mamy spania w Mediolanie, a to była dosyć późna pora. Do samej Genui nie mogliśmy pojechać, bo to jeszcze był kawałek drogi. Mieliśmy spać w Mediolanie i następnego dnia na spokojnie wstać i pojechać tym pociągiem do Genui. Więc był stres na szybko ogarnianie czegoś innego. No i finalnie ogarnęliśmy spanie w miejscu, w którym byliśmy wakacje w Mediolanie. Było to już takie miejsce sprawdzone. Tam zarezerwowałem pokój. Jeszcze Ola tam zadzwoniła w międzyczasie się spytać, czy aby na pewno wszystko jest git. Powiedzieli, że wszystko jest git, że recepcja jest 24/7, więc trzeba było na szybkości coś innego ogarniać, ale mały stres był. A tak to wszystko, słuchajcie, bez problemu. Następnego dnia pociąg do Genui. Przyjechaliśmy do Genui, odebraliśmy mieszkanie i tam też był taki w sumie mały problem, bo właściciele naszego mieszkania, a właściwie rodzice tego właściciela, który nam to wynajmuje, to mieszkanie, które może wam pokażę na jakimś blogu, nie na tym, ale zostawcie suba, żeby nie przegapić innych takich rzeczy. No ale się okazało, że ci właściciele mówią tylko i wyłącznie po włosku. Zero angielskiego, nawet jakichś takich podstawowych słów, więc musieliśmy improwizować i na translatorze z nimi rozmawiać, ale jakoś się udało i są bardzo sympatyczni. Naprawdę są to mega spoko ludzie. Ogólnie Włosi są tacy bardzo przyjaźni, bardzo pomocni. Znowu jedzie policja. Nie, karetka. Teraz ogólnie jestem w trochę takie ładniejsze części Genui, bo nie ma co ukrywać, ale te dzielnice, w których byłem wcześniej, do jakichś najlepszych nie należą. Teraz jestem już tak bardziej w centrum. Tu sobie będziemy przechodzić obok dworca właśnie, z którego wysiadaliśmy. Tu jest jakiś park, może tam zaraz zerknę, co tam jest ciekawego, bo tam mnie jeszcze nie było. Ale są jeszcze lepsze dzielnice, takie bardziej atrakcyjniejsze turystycznie, ale tam mnie jeszcze nie było. Więc będzie to jakiś plan na następne vlogi, żeby wam co nieco pokazać. O, a tutaj jest między innymi dworzec, bardzo spory. Jest też tutaj metro. Nie jest jakieś mocno rozbudowane, ale na pewno lepsze niż te w Warszawie. Także tyle dobrze. A w tym vlogu myślę, że tyle, bo mi już bateria pada. Także piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Ja kilka pomysłów też mam, na przykład tam jakieś porównanie cenowe życia we Włoszech, a w Polsce. No i oczywiście pokazanie kilka miejscówek, jak wygląda tutaj dzień meczowy, bo ja się interesuję mocno piłką i wiem, że dużo osób z was również. Także to tyle. Trzymajcie się i widzimy się na live'ach i w kolejnym vlogu. Na razie, cześć.